Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że Kutno znalazło się na liście beneficjentów Rządowego Funduszu Polski Ład. Otrzyma Kutno ponad 24 miliony złotych na dofinansowanie zadania, które my tutaj nazywamy Zielona Oś. I cieszymy się z tego bardzo i chciałbym podziękować przede wszystkim panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a szczególne podziękowania dla pana ministra Tomasza Rzymkowskiego za jego duży wkład właśnie na rzecz tej społeczności lokalnej. Jak wiadomo, myśmy ten temat już wielokrotnie podnosili, były już nawet ogłaszane przetargi. Niestety środki finansowe były niewystarczające, żeby można było to zrealizować. Myślę, że teraz będzie możliwe dzięki tym środkom, bo są to dość znaczne środki. Pełna nazwa, proszę Państwa, tego zadania to jest budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w Dolinie Rzeki Ochni na terenie miasta Kutna. I to obejmuje ścieżki rowerowe, szlaki pieszojezdne, rozarium, pawilon informacyjny, plaże, pomost nad rzeką Ochnią, pump track, skate park, także taki mini ogród botaniczny. Także tych atrakcji, myślę, będzie dużo, co przyczyni się do uatrakcyjnienia całej tej infrastruktury w Kutnie i na pewno dla wielu gości i mieszkańców, i gości przyjezdnych będzie to bardzo ważne. Całe zadanie szacujemy na około 27 milionów, a więc dofinansowanie 24 miliony to jest bardzo dużo. Także tym razem chyba to już powinno się udać zrealizować.